Dzisiejszym wykładowcą jest Janusz Onyszkiewicz, który będzie mówił o tym, czy Polska jest, czy nie jest bezpieczna. Ja tutaj przejrzałem materiały najrozmaitsze i się sporo rzeczy dowiedziałem. W każdym razie Janusz Onyszkiewicz pracował na naszym uniwersytecie około 40 lat na Wydziale Matematyki. Zajmował się teorią mnogości i teorią modeli, no ale w którymś momencie wybrał inną ścieżkę, mianowicie zajął się dwoma rzeczami. Jedną to polityka, a drugą alpinizm. I wydaje mi się, że w obu tych dziedzinach, czy w tych obszarach działał bardzo skutecznie i z powodzeniem. Jak czyta się jego życiorys, to uderza, że w zasadzie był kryminalistą, w tym sensie, że bardzo wiele czasu spędził w więzieniach rozmaitych za czasów PRL-u i między innymi w stanie wojennym od razu trafił do Białołęki i tam był internowany i prawie rok, czy ponad rok właśnie spędził tutaj pod Warszawą. I jak tutaj znalazłem taki jakieś wspomnienia, że jak wieziono właśnie Janusza Onyszkiewicza, wujca, tam ileś osób helikopterem gdzieś. Zapytali oficera, który ich pilnował, a wprowadzili ich do helikoptera skutych kajdankami. Tam bardzo ostro pilnowali i zapytali tego oficera, że gdzie ich wiozą tym helikopterem. No i ten powiedział, do Kaliningradu. No, ale okazało się, że właśnie był to dowcip taki, bo wylądowali właśnie nie w Związku Radzieckim, a w naszym własnym tutaj więzieniu w Białołęce. I po zwolnieniu z tej interny jeszcze później był aresztowany w związku z organizacją niezależnych obchodów 40. rocznicy powstania w getcie warszawskim. To też było wtedy w tych czasach niewłaściwe. No i był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin z różnych powodów. Był działaczem najpierw takiego związku, który tutaj żeśmy na uniwersytecie między innymi zakładali, tak zwanego dziewięcioliterowca. To był niezależny, samorządny związek pracowników nauki, techniki i oświaty. Bardzo była długa nazwa i po pewnie kilku miesiącach, o ile pamiętam, ten związek się połączył, czy dołączył do Solidarności. I Janusz Onyszkiewicz był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZ Solidarność Lechu Wałęsie. Pełnił funkcję rzecznika prasowego strony solidarnościowo-opozycyjnej w czasie rozmów Okrągłego Stołu. I od czerwcowych wyborów w 1989 roku był w Sejmie, najpierw jako poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a następnie Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Od 1990 roku przez dwa lata był wiceministrem, a później ministrem obrony narodowej i to stanowisko ministra ponownie objął za rządzie Jerzego Buzka. W 2004 został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego z listy Unii Wolności.
i w latach 2004-2007 był wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. I od marca 2006 do 2009 pełnił funkcję przewodniczącego Partii Demokratycznej. No i jego, tak jak wspomniałem, jego taką ważną działalnością jest alpinizm, brał udział w mnóstwie wypraw rozmaitych. Wydaje mi się, że byliśmy razem na wyprawie do jaskini koło Olsztyna tam w studiu. Proszę? A, w pierwszej nie, koło Olsztyna w tym tego w Częstochowie, koło Częstochowy, ale w wyprawie takiej dużej do jaskini Miętusiej, gdzie tam ileś nowych korytarzy zostało wtedy odkrytych. Natomiast bardzo brał udział w wyprawach w Himalaje i zdobywał nie tylko Mount Everest, ale Gaszebrun, jeden, dwa, czy w każdym razie takie same 7- i 8-tysięczniki, w tym jest uczestnikiem pierwszej zimowej, czy udanej zimowej wyprawy właśnie na Gaszebrun chyba, tak? Czy tak, na Gaszebrun, może. No. Teraz nie wypowiada się na temat rozmaitych obecnych pomysłów, jeśli chodzi o obronność krajów. I razem z innymi byłymi szefami Ministerstwa Obrony wydał takie oświadczenie, że projekt w sprawie emerytur to krzywda i złamanie lojalności. No i uważa bardzo zdecydowanie, że NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, więc pewno będzie o tym mówił. I bardzo jest krytyczny w stosunku do tego pomysłu obrony terytorialnej, żeby nasze bezpieczeństwo złożyć w ręce bardzo słabo wyszkolonych ludzi i pisze, właśnie jest tutaj jest taki dokument MONU, w którym czytamy, że wydaje się, że kilkadziesiąt tysięcy wyszkolonych żołnierzy o dużym zasobie patriotyzmu, również patriotyzmu lokalnego i poświęcenia może wnieść niemały potencjał w sposób istotny wzmocnić funkcjonowanie całego systemu obrony państwa. No w każdym razie właśnie przeciwnicy ci byli tego pomysłu, byli ministrowie, twierdzą, że gdyby takich niedoszkolonych żołnierzy wysłać gdzieś na misję, nie wiem, w Pakistanie czy na Bliskim Wschodzie, to byłoby wysłanie tych ludzi na rzeź, bo oni by tam wiele nie zdziałali. Też w komentarzach właśnie kiedyś taki znalazłem komentarz o tytule rola Janusz Onyszkiewicz, dwukropek, rola Kaczyńskich w przełomie 89 była znikoma. Także wydaje mi się, że też w stosunku do właśnie obecnych porządków Janusz Onyszkiewicz jest dosyć krytyczny. Także oddaję głos i posłuchamy o bezpieczeństwie, czy niebezpieczeństwach, jakie nam grożą. Dziękuję bardzo. Czuję się po pierwsze niebywale usatysfakcjonowany tym, że mogę pojawić się ponownie na Uniwersytecie Warszawskim z wykładem. Prawdę mówiąc, się czuję trochę tak, jak się czułem, jak broniłem doktoratu, widząc takie dostojne grono tutaj przed sobą. No ale może jakoś tak, jak i z doktoratem mi poszło, to i z tym wykładem też mi pójdzie. I myślę, że może, żeby zarysować sytuację obecną, warto jednak wrócić mniej więcej 10 lat wstecz,
do początków roku 2008. Wtedy bowiem wydawało się, że sytuacja, jeśli chodzi o problemy bezpieczeństwa w Europie, jest absolutnie stabilna i jest niemalże zabetonowana. Z czego to wynikało? Otóż to wynikało z tego, że Europa była obudowana po prostu całą siecią najrozmaitszych układów, umów, instytucji, które naprawdę wydawało się, że to bezpieczeństwo Europie zapewniają. Zacznę może tutaj od takiego podstawowego dokumentu, a mianowicie od tak zwanej paryskiej karty Nowej Europy, która została uchwalona w roku 1990 i w której to karcie potwierdzono rozmaite, już wcześniej przyjęte deklaracje, a przyjęte w układzie z Helsinek, i były to niesłychanie daleko idące i niesłychanie ważne deklaracje. Nie chodziło wyłącznie tutaj o deklaracje w rodzaju zobowiązania się wszystkich sygnatariuszy tej karty do przestrzegania praw człowieka, demokracji, do współpracy wzajemnej, do budowania zaufania, ale były też tam tego rodzaju deklaracje, jak zobowiązanie wszystkich krajów do pełnego poszanowania suwerenności innych krajów, do pełnego poszanowania granic, do poszanowania prawa każdego kraju do wyboru własnych systemów bezpieczeństwa i ewentualnie jakichś sojuszy wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w oparciu o tego rodzaju deklaracje wkrótce został zawarty sojusz wojskowy, którego takim hegemonem i głównym czynnikiem była Rosja. To był traktat zawarty w Taszkencie, do którego to z aliansu wojskowego przystąpiła także Białoruś. Myślę, że o tym warto pamiętać, dlatego że jak się mówi, że przecież Polska, wchodząc do NATO, no niejako, prawda, no naruszyła coś tam, a tego rodzaju argumentacja ze strony rosyjskiej pada, to może warto pamiętać, że kiedy Białoruś wstępowało do tego traktatu taszkenckiego, to nikt po prostu nie podnosił tej sprawy, nie podnosił żadnych zarzutów, wychodząc właśnie z założenia, że to, co zostało w ogóle przecież zapisane w tej paryskiej karcie, jest jednak obowiązujące. Ale to nie tylko chodziło o tego rodzaju deklaracje generalne. Były też rozmaite inne układy, które wydawało się, że to bezpieczeństwo w Europie zapewnią. Jednym z takich układów był układ o ograniczeniu zbrojeń konwencjonalnych. Początek tego układu jeszcze się datuje z czasów zimnej wojny, z czasów Gorbaczowa. Został sfinalizowany i w zasadzie do końca niejako umocowany prawnie właśnie w Paryżu, także w czasie, kiedy przyjmowano tą kartę. A o czym on właściwie mówił? Otóż on ograniczał ilość uzbrojenia, które uważane było za uzbrojenie ofensywne, w każdym kraju, który był sygnatariuszem tego porozumienia, a sygnatariuszami tego porozumienia były wszystkie dawne kraje NATO, były kraje natowskie i te kraje, które wyłoniły się z traktatu, z Układu Warszawskiego, który zresztą jeszcze wtedy w 90 roku do jakiegoś stopnia istniał. Jakie to były rodzaje uzbrojenia? To było 5 kategorii uzbrojenia. To były samoloty bojowe, to były śmigłowce szturmowe, to były czołgi, to była artyleria dużego kalibru, zarówno lufowa, jak i rakietowa, i bojowe wozy piechoty. I to o tyle było istotne, że to nie tylko wprowadzało pewne ograniczenia i tworzyło pewien parytet pomiędzy poszczególnymi krajami, ale to oznaczało po prostu, jak powiem, rzeź tego uzbrojenia, bo te limity były o wiele niższe niż to, czym te poszczególne kraje dysponowały. Żeby przytoczyć tutaj przykład, w Związku Radzieckim w tych czasach było 40 tysięcy czołgów. Otóż po tej redukcji oni musieli zezłomować 20 tysięcy. Podobnie było w innych krajach, w Bułgarii. Bułgaria miała na przykład prawie 3 tysiące czołgów. Myśmy mieli w Polsce też mniej więcej 3 tysiące czołgów. W Czechach były 4 tysiące czołgów. Ta rzeź w ogóle była istotnie niebywała zupełnie. NATO oczywiście też zredukowało te ilości czołgów. No może tak warto tutaj przy okazji powiedzieć, dlaczego tyle tych czołgów było w ogóle w tym Układzie Warszawskim. Otóż to był wynik pewnej koncepcji wojskowej, która w Układzie Warszawskim panowała, i pewnej strategii, która była oparta na tym, że przełamanie
obrony NATO miały następować nie tylko w wyniku uderzeń silnych zgrupowań pancernych, ale także po uderzeniach jądrowych. No, ale teren skażony po uderzeniu jądrowym trzeba jakoś przejechać. Otóż najlepiej przejechać oczywiście w czołgu, bo czołg to ma gruby pancerz i w związku z tym trochę przynajmniej tych żołnierzy osłoni. W związku z tym tych czołgów było bardzo dużo, do tego stopnia, że na przykład w Bułgarii spośród tych 4000 czołgów, 1000 to były T-34, te takie znane jeszcze z II wojny światowej, no bo miały gruby pancerz. No, ale tego rodzaju właśnie układ był niesłychanie istotny, nie tylko dlatego, że on tworzył też i limity na uzbrojenie, zresztą limity okazało się wkrótce o wiele za wysokie i właściwie nikt dzisiaj tych limitów nie wypełnia po prostu, bo one tak wysokie po prostu pozostały. Ale także i dlatego, że wprowadzono niesłychanie rygorystyczny sposób sprawdzania, czy te limity są istotnie przestrzegane. Zbudowano niesłychanie skomplikowany taki system, w ogóle także i określający, kiedy czołg ma własności bojowe. Chodziło bowiem o to, żeby nie było takich jakichś furtek, o co podejrzewano oczywiście Rosję, że na przykład Rosja powie tak, to myśmy zredukowali do tych 20 tysięcy te swoje limity, ale mamy tutaj taki skansen, takie muzeum i tam jest 5 tysięcy czołgów. Otóż chodziło o to, żeby nawet czołgi na postumentach musiały być tak powiem, odpowiednio spisane, no i przedstawione do inspekcji. I można było inspekcję prowadzić w ogóle na miejscu, z nagła. Inspekcję, żeby sprawdzić, czy ta ilość uzbrojenia jest w tym miejscu, w jakim zostało to zadeklarowane, dlatego że też to uzbrojenie nie można było skumulować w jednym miejscu, no musiało być odpowiednio rozrzucone po całym terytorium. Poza tym były jeszcze inne środki budowy zaufania. Było otwarte niebo, można było sprawdzać w ogóle rozmaite rzeczy z samolotów i tak dalej, i tak dalej. Nie można było prowadzić ćwiczeń bojowych bez odpowiedniego uprzedzenia innych i bez przyjęcia także obserwatorów drugiej strony. No, poza tym Polska jeszcze była zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Mówię tutaj już o roku oczywiście 2008. Jak się natomiast układały relacje pomiędzy NATO i Rosją? Otóż oczywiście nie była to sielanka całkowita, dlatego że Rosja się cały czas jednak opierała przed rozszerzeniem NATO, ale w końcu jednak z tym rozszerzeniem NATO się pogodziła. Pogodziła się i jakby takim dokumentem, który właśnie to pogodzenie się Rosji z rozszerzeniem NATO zawierał, był specjalny układ zawarty, właściwie nie miał on charakteru formalno-prawnego, ale miał charakter politycznej deklaracji pomiędzy NATO i Rosją. I w tej deklaracji też było potwierdzenie nienaruszalności granic, współpracy opartej na zaufaniu, a także, co było bardzo wyraźnie napisane, że obie strony, a więc zarówno NATO, jak i Rosja, nie traktują siebie nawzajem jako wrogów czy przeciwników. No to wszystko się jeszcze nakłada na ten cały zestaw rozmaitych właśnie instytucji i umów, nakładał się jeszcze bardzo silny rozwój gospodarczy Rosji. Rosja, wykorzystując wysokie bardzo ceny na ropę naftową, istotnie rozwijała się bardzo szybko, panowała tam zupełna euforia, że Rosja niedługo stanie się jednym z czołowych mocarstw finansowych świata, że rubel będzie walutą międzynarodową, a Moskwa będzie po prostu drugim Frankfurtem czy drugim Londynem. Więc to wszystko jednak zaczęło się załamywać i pierwsze rysy już były widoczne w roku 2007, kiedy Putin na takiej corocznej konferencji w Monachium już wygłosił takie przemówienie, w którym zasugerował po prostu jednak nastawienie bardzo wyraźnie antyzachodnie. To właściwie przemówienie było interpretowane jako właściwie przemówienie adresowane do Rosji, do Rosjan. Chodziło o tutaj ten elektorat rosyjski, a nie o odbiorców zachodnich. Ale nie wszyscy tego rodzaju interpretacji przyjęli i wkrótce okazało się, że ci, którzy takiej interpretacji nie podtrzymali, mieli rację. Bo nastąpił rok 2008. Co się stało w roku 2008? Państwo pewnie pamiętacie, że w roku 2008 prezydent Gruzji
Saakaszwili, który uzyskał swój sukces wyborczy w oparciu także o program odzyskania całkowitej kontroli nad rozmaitymi prowincjami gruzińskimi, które się oderwały i właściwie przestały uznawać zwierzchność Tbilisi, że on to zwierzchnictwo odzyska. I z jedną prowincją mu się udało, z taką prowincją nad Morzem Kaspijskim na samym południu Gruzji, z Adżarią. No ale zasadniczy problem to był problem Osetii Południowej. I tam Saakaszwili, sprowokowany rozmaitymi aktami, po prostu takimi jak ostrzał granic, jak atakowanie straży granicznej gruzińskiej, zdecydował się na zajęcie zbrojnie właśnie tej południowej Osetii. Rosja, która była niejako gwarantem także i z pewnego status quo na tamtym terenie, zareagowała niesłychanie ostro, zresztą będąc gotowa na tego rodzaju działania, dlatego że w tym samym mniej więcej czasie, kiedy Saakaszwili na tego rodzaju akcję się zdecydował, rosyjska 28. Armia przeprowadzała odpowiednie manewry na Kaukazie, co oczywiście jest wielce wymowne. W każdym bądź razie rozpętała się wojna gruzińsko-rosyjska, która to wojna miała niesłychanie ważne konsekwencje. Otóż konsekwencje były nie tylko takie, że Gruzja w sposób już, wydaje się, że bardzo długotrwały, straciła jakiekolwiek szanse na odzyskanie kontroli nad Osetią Południową, ale ta wojna pokazała dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to ta wojna pokazała słabość armii rosyjskiej. Rosjanie niby tą wojnę wygrali. Czołgi rosyjskie zatrzymały się kilkadziesiąt kilometrów po prostu od Tbilisi, ale na przykład okazało się, że cała łączność tych bojowych jednostek rosyjskich padła i ci frontowi, w ogóle dowódcy czołgów, porozumiewali się między sobą, używając telefonów komórkowych na sieci gruzińskiej. To był jedyny sposób. Jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, no to Gruzini okazali się tutaj zupełnie nieźle wyposażeni i nieźle wyszkoleni i strącili kilka samolotów rosyjskich, nawiasem mówiąc, niektóre z nich przy pomocy rakiet, które od nas kupili. Ale ukazał się też artykuł napisany przez jednego admirała, który był dowódcą floty czarnomorskiej, artykuł pod znamiennym tytułem Flot da nie tot, czyli flota, ale nie taka, jaka powinna być. I opisywał tam po prostu, że flota z tego Sewastopola wypłynęła, ale już wracała w dużej części na Cholu, bo już nie była w stanie po prostu jakby tej drogi z powrotem pokonać. I to był jeden oczywiście taki dosyć interesujący, ważny efekt tej wojny, ale był drugi, który był stosunkowo mało i niedostatecznie dostrzeżony. Bo można było powiedzieć, że akcja w Osetii Południowej, ta akcja rosyjska, no była jakoś tam sprowokowana przez stronę gruzińską. Skala tej odpowiedzi, zasięg tej odpowiedzi oczywiście był całkowicie nieadekwatny do tego, co Gruzini zrobili, no ale jakiś pozór przynajmniej prawomocności zaangażowania się Rosji w tą wojnę był. Ale Rosja nie tylko pojawiła się wojskowo w Osetii Południowej, pojawiła się wojskowo także w Abchazji. To jest region przy Czarnym Morzu, też taka secesjonistyczna enklawa, ale w którym to regionie się nic absolutnie nie działo. Był tam święty spokój. Rosjanie jednak całą swoją flotę czarnomorską uruchomili, najechali na tą Abchazję, najechali na tereny przygraniczne Gruzji i kiedy padały pytania, na jakiej podstawie właściwie, dlaczego oni to tak robią, to padła odpowiedź niesłychanie, powiedziałbym, niepokojąca. Mianowicie Rosjanie powiedzieli, i mówią zresztą to do dzisiaj, to prawda, tam się nic nie działo, ale mogło się dziać. A skoro mogło się dziać, to w takim razie my mamy możliwość, nawet obowiązek, żeby interweniować. I ta zasada, że wojna prewencyjna wchodzi w ogóle w katalog rozmaitych środków działania rosyjskiego, była czymś niesłychanie groźnym. Także rok 2008 powinien przynieść jakąś zmianę, ale jednak jeśli chodzi o nastawienie Zachodu, nie przyniósł. Jak wiadomo, pomimo tego, co się działo w Gruzji,
rok 2008 zaznaczył się też i taką próbą odbudowania relacji z Rosją, odbudowania relacji, której wyrazem był tak zwany reset proponowany przez kondolencję, przez sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych. Ale rok 2008 był jeszcze rokiem dodatkowo ważnym, dlatego że załamała się gospodarka rosyjska. To był oczywiście efekt rozmaitych zawirowań światowych, ale gospodarka rosyjska odczuła to bardzo boleśnie. I tym samym cały miraż tego, że Rosja będzie wspaniale się rozwijała, upadł. I upadł w związku z tym pewien taki niepisany kontrakt, który Putin zawarł z Rosjanami. Kontrakt, który po prostu można było wyrazić w ten sposób. Ja rządzę Rosją i wy się nie wtrącacie do tego, a ja wam gwarantuję stały i dostrzegalny wzrost waszego dobrobytu. Otóż to się skończyło. Putin nie był w stanie dostarczyć tego, co obiecywał, jeśli chodzi o wzrost poziomu. W związku z tym musiał przedefiniować po prostu ten swój kontakt z Rosją. I Putin zaproponował coś innego. Rosja będzie wielka. Rosja będzie znów wielka. No, ale jak tą wielkość Rosji zbudować? W oparciu o co? No i tutaj, bo ja wiem, można po prostu przypomnieć sobie stanowisko, jakie przed I wojną światową miały Niemcy w stosunku do Austrii. Otóż jeden z takich dyplomatów niemieckich na pytanie, dlaczego w ogóle dla Niemiec tak ważna jest Austria, powiedział, że jeśli chodzi o tego giganta rosyjskiego, to my, Niemcy, jesteśmy zbyt mali na to, żeby się postawić na równym poziomie. My musimy rozmawiać z Rosją tylko będąc na koniu, a wierzchowcem może być tylko Austria. Otóż dzisiaj mamy sytuację właśnie taką, że Rosja, która chce być wielkim mocarstwem, w zasadzie może to stanowisko uzyskać tylko wtedy, nie jeżeli się oprze o własne zasoby, ale jeżeli będzie też i takim słońcem innego zupełnie systemu planetarnego, systemu słonecznego, w którym ona będzie tym całym centrum, ale wokół będzie mnóstwo najrozmaitszych innych jeszcze satelickich krążących wokół tego centralnego jądra planet. I Rosja tego rodzaju koncepcję wytworzyła. Mianowicie Rosja wytworzyła koncepcję rosyjskiego świata, ruskiego miru. Rosja ma być tym całym, taką ostoją tego całego świata. Ten świat ma się składać z ludzi o wyznaniu prawosławnym, ludzi, którzy mówią po rosyjsku, ludzi, którzy mają jakieś aspiracje bliższego związania się z Rosją, a takim rdzeniem, taką esencją tej całej nowej konstrukcji ma być po prostu inna niż europejska cywilizacja. Bo według rozmaitych ideologów rosyjskich Rosjanie to nie jest cywilizacja europejska, to jest osobna zupełnie cywilizacja, która jest nie to, że inna, ona jest lepsza niż cywilizacja rosyjska. W związku z tym tą cywilizację nie tylko trzeba chronić, ale trzeba ją przede wszystkim także i po prostu rozszerzać. No więc poza tym załamała się także nadzieja Rosji, że ona uzyska jakąś możliwość kontroli całej sytuacji w Europie. Został przedstawiony taki plan przez prezydenta Miedwiediewa, plan, który właściwie był projektem nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Ten system miał wyglądać mniej więcej w ten sposób, że miała być taka Rada Bezpieczeństwa Europy, w której główne mocarstwa miałyby mieć głos oczywiście decydujący, podobnie jak to jest w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, w której nie można by było zawierać sojuszy wojskowych, które inne kraje, czytaj Rosja, mogły uznać za zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa i w której NATO właściwie stałoby się instrumentem tego nowego takiego tworu, jakim by była wzmocniona Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To wszystko zawiodło i w związku z tym znaleźliśmy się w sytuacji takiej, kiedy to Rosja buduje swoją właśnie sferę dominacji, buduje ją przy pomocy Unii Eurazjatyckiej, do której to Unii stara się usilnie przyciągnąć rozmaite inne kraje, w szczególności Ukrainę, bo bez Ukrainy tego rodzaju konstrukcja w ogóle jest całkowicie ułomna.
Fakt, że Rosja stawia także i na siły zbrojne jako na niesłychanie ważny czynnik, instrument polityki, sprawia, że oczywiście trzeba dokonywać pewnego bilansu sił. I jak ten bilans sił wygląda na dzień dzisiejszy? Otóż Rosja ma mniej więcej siły zbrojne liczebności 830 tysięcy żołnierzy. Z tym tylko, że to jest oczywiście wojsko rozproszone po całym tym ogromnym terytorium. Także na zachodzie, w zachodniej części Rosja może dysponować około 300 tysiącami żołnierzy. W tym, i co jest dosyć znamienne, Rosja ma 45 tysięcy wojsk spadochronowych i desantowych, co pokazuje, że ma ogromny potencjał szybkiego ingerowania i także oddziaływania daleko poza swoją, poza bezpośrednią linią styczności. Jeśli chodzi o wydatki, to Rosja wydaje mniej więcej 5% PKB, co jest około 70 miliardów dolarów rocznie. A jak wygląda nasza strona, strona natowska? Otóż wygląda na to, że wszystko jest bardzo dobrze, bo w sumie w NATO my mamy około 3 milionów żołnierzy, z tym, że połowa to są oczywiście żołnierze amerykańscy. Ale w Europie jednak zostaje, w tej części podnieamerykańskiej zostaje jednak tych 1,5 miliona. Jeśli chodzi o środki, które wydawane są w NATO, no to oczywiście tutaj dominującym czynnikiem, dominującym jest, są Stany Zjednoczone z prawie 700 miliardami dolarów, ale pozostałe kraje NATO też wydają łącznie mniej więcej tyle samo co Rosja, czyli około 70 miliardów dolarów. Jeśli porównać ilości samolotów i tak dalej, to widać, że w zasadzie wydaje się, że jeśli chodzi nawet o Europę, to jest tutaj równowaga. Ale nie jest to tak do końca, dlatego że to jest wszystko jest całkiem inaczej ulokowane. W NATO jest na przykład duża ilość czołgów, ale gdzie one są? Otóż one nie są tam, gdzie przede wszystkim być powinny. Bo w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, kraje Beneluxu, w tych wszystkich krajach łącznie jest mniej czołgów niż w samym Kaliningradzie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu te kraje się przestawiły w tym czasie, kiedy wydawało się, że problemy bezpieczeństwa w Europie są całkowicie rozwiązane, przestawiły się na działalność ekspedycyjną, na działania takie, jakie miały miejsce w Afganistanie, jakie miały miejsce w Iraku po zakończeniu II wojny irackiej, jakie miały miejsce w Afryce, a tam na przykład czołgi nie są potrzebne. Nie są potrzebne, nie jest potrzebna obrona przeciwlotnicza, bo ci mujahedini nie mają samolotów. W związku z tym mamy właśnie taką przedziwną sytuację, że największym mocarstwem czołgowym w NATO to jest Turcja, Grecja i my. No, jeśli chodzi o inne środki, to jest po prostu podobnie. No i poza tym chodzi też o to, że Rosjanie mają te środki zgrupowane wzdłuż wschodniej flanki NATO. Natomiast armie krajów natowskich mają środki bardzo daleko od tego całego terytorium. No i stąd właśnie pojawia się pewien problem. Jak my się mielibyśmy bronić w sytuacji, gdyby naprawdę doszło do wielkiego konfliktu, konfliktu między Rosją i pomiędzy NATO. I tutaj takim szczególnym miejscem, które jest szczególnie wrażliwe, jeśli chodzi i trudne do obrony, to są oczywiście kraje bałtyckie. Bo w krajach bałtyckich armie są mikroskopijne. Łotwa, Litwa, Estonia mają po kilka albo kilkanaście najwyżej tysięcy żołnierzy. To naprawdę nic nie jest. Nie mają w ogóle samolotów, nie mają broni pancernej, no i mają długą granicę z Rosją i spore mniejszości rosyjskie na swoim terytorium. W związku z tym jest tutaj oczywiście poważny problem, jak sobie z tą właśnie sytuacją poradzić. Oczywiście można mówić, dobrze, no to jak będzie sytuacja nabrzmiewać, no to wtedy się siły zbrojne tych krajów wzmocni siłami innych krajów członkowskich, krajów sojuszniczych. Pytanie jest tylko takie, jak te siły się tam mają znaleźć. Otóż najprostszy sposób to jest oczywiście drogą lądową, drogą wykorzystującą kolej i szosy. No tyle tylko, że dojście do tamtych krajów jest niesłychanie wąskie. To jest słynny w NATO przesmyk suwalski. To jest 65 kilometrów linii prostej granicy pomiędzy Polską i Litwą.
granicy, przesmyk, który rozdziela z jednej strony enklawę kaliningradzką, a z drugiej strony Białoruś, która jest w sojuszu wojskowym z Rosją. W związku z tym jest obawa, poważna obawa, czy w wypadku naprawdę jakiegoś konfliktu ten przesmyk nie zostanie w sposób łatwy przecięty i zostanie po prostu zablokowana możliwość wzmocnienia sił operujących tam w tych krajach bałtyckich przez inne siły natowskie. Oczywiście pozostaje jeszcze transport morski, ale ten transport morski też można zaburzyć po prostu przez odpowiednie działania floty bałtyckiej. Więc problem tak zwanego przesmyku suwalskiego jest jednym z najpoważniejszych problemów, który spędza sen z oczu planistów natowskich. Niedawno nawet został opublikowany taki duża rozprawa. Jednym z głównych autorów jest były główny dowódca sił amerykańskich w Europie, Hodges, w którym właśnie on podnosi tego rodzaju problemy i po prostu alarmuje, że coś z tym trzeba zrobić. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? No, najprostsze wyjście byłoby ulokować w tych krajach na stałe odpowiednio większe jednostki bojowe. I co się w tej sprawie dzieje? Mianowicie na ostatnich zebraniach szczytów NATO podjęto decyzję, że w krajach tych czterech, mówię o Estonii, Łotwie, Litwie i o Polsce, zostaną rozmieszczone na stałe, chociaż wymieniające personel co jakiś czas, bataliony z innych krajów. A więc jest batalion na Łotwie, jest batalion na Litwie, batalion w Estonii. One są jakby kierowane i głównym takim trzonem są jednostki niemieckie, kanadyjskie i brytyjskie. W Polsce takim trzonem tego batalionu natowskiego jest jednostka amerykańska. No, ale to nie jest jakby pełna odpowiedź, bo taka grupa bojowa takiego batalionu to jest mniej więcej 1500 ludzi. W związku z tym wcale nie tak dużo. Wobec tego trzeba uruchamiać inne możliwości i w postaci, tak powiem, sił, które byłyby w stanie szybko się pojawić na teatrze wojennym. No i tego rodzaju działania NATO podejmuje, ale już to, co zostało zrobione, jest niesłychanie istotne. Jest niesłychanie istotne dlatego, że gdyby tam tych wojsk nie było, to wtedy konflikt, który mógłby tam się pojawić, po prostu mógłby być przez Rosję traktowany jako konflikt nie z NATO, tylko konflikt po prostu z Estonią czy też z Łotwą. Natomiast obecność takiego rodzaju batalionu zmienia sytuację dosyć radykalnie. Obecność takiego batalionu trochę przypomina obecność wojska brytyjskiego czy amerykańskiego w Berlinie Zachodnim w czasie zimnej wojny. Berlin Zachodni był wojskowo nie do obrony. Ze wszystkich stron otoczony przecież przez wojska radzieckie i NRD-owskie w ogromnej ilości. W związku z tym to by było po prostu Termopile. Ale niemniej jednak to było bardzo istotne, że tam były jednostki właśnie wojskowe francuskie, ale przede wszystkim brytyjskie i amerykańskie. Bo jakakolwiek próba zagarnięcia Berlina Zachodniego musiałaby niejako od razu tutaj stać się konfliktem z tymi krajami. W związku z tym obecność tego rodzaju batalionu też jest pewnego rodzaju, może nie do końca, ale pewnego rodzaju gwarancją, że konflikt nie będzie traktowany jako konflikt lokalny, konflikt, o którym inne kraje będą sobie mogły pozwolić na zapomnienie, tylko będzie konfliktem z NATO. Dalsze wzmocnienie oczywiście jest też planowane. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. W każdym razie mówi się cały czas o możliwości szybkiego jednak przerzutu dodatkowej ilości żołnierzy. Ale tu się pojawiają, proszę Państwa, problemy. Na przykład problem jest taki. Problem czysto techniczny, mianowicie jak sprawić, żeby szybko ten przerzut mógł zadziałać. Doświadczenia ćwiczeń do tej pory prowadzonych są pod tym względem dosyć smutne, dlatego że żeby przewieźć transport wojskowy, trzeba spełnić rozmaite wymagania związane z przewozem materiałów łatwopalnych i wybuchowych, z przewozem wojska. Na granicy musi być specjalna odprawa. Innymi słowy, to po prostu trwa. I nie jest to rzecz nowa.
Ja pamiętam doskonale, kiedy byłem jeszcze ministrem obrony w latach 90. wybuchu, już kotłowało się wtedy na Bałkanach i wybuchł kolejny kryzys w Albanii związany tam z załamaniem się finansów albańskich. Trzeba było tam posłać wojska. Dostałem telefon z kwatery głównej NATO, żebyśmy szybko przynajmniej jedną kompanię na ten teren Albanii posłali. Tą kompanię ja szybko żeśmy zdołali przygotować, załadować na pociąg i raptem się okazało, że nie możemy ich wysłać, dlatego że parlament węgierski nie może zatwierdzić przewozu obcych wojsk przez węgierskie terytorium, bo nie ma sesji. A parlament węgierski tylko to może zrobić. No więc w związku z tym się pojawiła po prostu taka koncepcja, że trzeba zrobić takie wojskowe Schengen, żeby naprawdę wojsko mogło bez żadnych tam kłopotów formalnych, uzgadnień i tak dalej się szybko przemieszczać. No i oczywiście jest jeszcze kwestia też sprzętu odpowiedniego i nie chcę tutaj specjalnie długo w to wszystko wchodzić. Natomiast NATO istotnie robi w tej materii bardzo wiele, ale problem jest po prostu taki, czy my, że tak powiem, odpowiednio szybko zdążymy to zrobić i czy to, co będziemy robić, będzie odpowiednio wiarygodne. Bo zasadniczym problemem, jaki się pojawia po prostu przed w ogóle politykami i planistami natowskimi, jest właśnie problem wiarygodności sojuszu. Jak wiadomo, najlepszy sojusz to jest tak bardzo wiarygodny, że nikt nie próbuje go tutaj jakoś wypróbować. No i jest jeszcze jeden problem, i mianowicie problem taki, że przyjmując nawet, że dojdzie do konfliktu, że w związku z tym wojska rosyjskie wkroczą na jakiś teren i uzyskają jakąś kontrolę nad jakimś terenem, to co dalej? Bo tutaj niestety, ale Rosjanie rozwijają koncepcję tak zwanej deeskalacji. Na czym to ma polegać? To w gruncie rzeczy jest realizacja starej takiej rosyjskiej doktryny, mianowicie co nasze to nasze, a co wasze to o tym dopiero porozmawiamy. Otóż chodzi o to, że wojska rosyjskie mogą zająć jakiś teren, po czym może być oświadczenie, że jakakolwiek próba odsunięcia ich, odepchnięcia ich, może po prostu wywołać ze strony rosyjskiej atak przy pomocy broni jądrowej. Lokalny atak, nie na Nowy Jork, nie na Paryż, nie na Berlin, lokalnie. No ale jednak to jest środek, który naprawdę, jak użyty, no, jest czymś niesłychanie serio. I w związku z tym pojawia się tutaj problem właśnie, co zrobić, żeby jednak tego rodzaju sytuacja nie zaistniała, żeby Rosjanie nie mieli tego poczucia, że mogą coś uzyskać, a potem zamrozić sytuację i utrzymywać to zamrożenie przez jakiś bardzo długi czas, jak to zresztą ma miejsce dzisiaj, na przykład na Donbasie. Nie chcę tutaj w ogóle ciągnąć tego całego wątku obrony krajów bałtyckich i rozmaitych inicjatyw, które NATO podejmuje po to, żeby pokazać, że jest sojuszem serio, że naprawdę tutaj chodzi o wzmocnienie tej wschodniej flanki. Amerykanie tutaj są może najbardziej w tej materii wiarygodni, bo pomimo rozmaitych, czasami dwuznacznych i budzących niepokój deklaracji prezydenta Trumpa, to Amerykanie jednak bardzo w sposób znaczący podnoszą środki na sfinansowanie swojej obecności wojskowej w Europie. No, wystarczy, że sobie że przypomnę, że jeszcze parę lat temu to był 1 miliard dolarów, a na przyszły rok już jest prawie 5 miliardów dolarów. To wszystko jest po to, żeby utrzymać tą rotacyjną obecność amerykańską w Europie, żeby rozbudowywać infrastrukturę, no i żeby ewentualnie także budować dodatkowe struktury dowódcze. Pytanie jednak, jakie się pojawia, generalnie rzecz biorąc, jest takie, czy w zasadzie taki wielki konflikt to jest ten zasadniczy scenariusz, który powinniśmy mieć na uwadze i przed którym powinniśmy się zabezpieczać rozmaitego rodzaju działaniami. Otóż wszystko wskazuje na to, że nie. Że ten taki dramatyczny scenariusz wielkiego konfliktu, chociaż dziś bardziej prawdopodobny niż jeszcze lat temu 10, wcale nie jest scenariuszem najbardziej prawdopodobnym.
On jest, powiedziałbym, mało prawdopodobny, chociaż realny i trzeba o nim cały czas myśleć. Jest politycznie w pewnym sensie najprostszy, dlatego że jeżeli będzie następowało taki atak ze strony Rosji, to wtedy w zasadzie nie ma specjalnych wątpliwości, że NATO uruchomi ten artykuł 5, te gwarancje bezpieczeństwa i w lepszy lub gorszy sposób postara się na to wszystko zareagować. Ale jest możliwy scenariusz całkiem inny i ten scenariusz wynika z takiej dosyć znanej już przynajmniej od niejakiego czasu doktryny przedstawionej przez szefa sztabu generalnego Rosji, Gerasimowa, która zresztą często jest nazywana jego imieniem, doktryna Gerasimowa. Na czym ta doktryna polega? Otóż Gerasimow twierdzi, że przyszły konflikt to nie będzie wcale konfliktem, w którym rozstrzygające będzie po prostu starcie wielkich sił wojskowych. To będzie konflikt, który właściwie nie będzie bardzo wiadomo, kiedy się zacznie. On się zacznie od jakichś rozmaitych drobnych konfliktów, od rozmaitych zaburzeń, od problemów gospodarczych, od infiltracji rozmaitych dziwnych grup. A będzie to wszystko wynikało stąd, że właściwie według tej doktryny, żeby jakiś kraj sobie zhołdować i zniszczyć jego wolę, że tak powiem, oporu, to wcale nie wystarczy, nie trzeba po prostu pokonać jego siły zbrojne. Ten kraj można po prostu całkowicie zdestabilizować. Zdestabilizować, wykorzystując konflikty wewnętrzne, wykorzystując po prostu także rozmaite problemy, które się w tym kraju rodzą, konflikty z mniejszościami narodowymi, wykorzystywać grupy opozycyjne, wykorzystywać rozmaite problemy, które się mogą pojawić i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym doprowadzić do tego, że potem już się tylko wykonuje taki coup de grâce, takie ostateczne uderzenie przy pomocy sił zbrojnych, ale to już w zasadzie nie jest specjalnie istotne. Czy to jest coś nowego? W pewnym sensie nie. Tego rodzaju środki zawsze były wykorzystywane i ja tutaj przypomnę, że przecież z wielkim skutkiem ten sposób został wykorzystany przez Niemcy w I wojnie światowej, które specjalnie posłały ze Szwajcarii do Rosji Lenina, żeby rozłożył państwo rosyjskie, co mu się zresztą właśnie udało i w efekcie tego został podpisany traktat brzeski, w którym Niemcy bez właściwie żadnego wystrzału dostali znacznie więcej niż na początku im się wydawało. W związku z tym to nie jest nic specjalnie nowego, ale to jest coś niesłychanie groźnego. To jest coś niesłychanie groźnego, dlatego że to jest tego rodzaju proces, w którym nie wiadomo od którego momentu trzeba powiedzieć, to już jest wojna. To już jest wojna i uruchamiamy artykuł 5. W związku z tym może stwarzać taką łatwą pokusę do krajów, które by się nie chciały w ten konflikt zaangażować, żeby po prostu się z zobowiązań wynikających z artykułu 5 wykpić. Groźba jest, w związku z tym fakt na przykład, że my w Polsce mamy tak niesłychanie silny w tej chwili konflikt polityczny, który może jeszcze eskalować dodatkowo, może też być po prostu też i na rękę tego rodzaju planistom rosyjskim, którzy tego rodzaju właśnie scenariusze sobie opracowują. Pytanie jest takie właściwie, czego Rosja może chcieć w ogóle, tutaj w ogóle w Europie? Po co Rosji tego rodzaju konflikt, albo przynajmniej groźba tego rodzaju konfliktu? Otóż wydaje się, że po prostu Rosja ma tą świadomość, prezydent Putin ma też tą świadomość, że on wielkości Rosji nie zbuduje przez wspaniały rozwój gospodarczy, rozwój rosyjskiej kultury, ale przez osłabianie innych, bo siła to jest coś względnego. Można być silnym w stosunku do słabego partnera, nie zwiększając swojej własnej siły. I to zresztą Rosja cały czas robi. Ale, proszę Państwa, no to jest taki cały czas dla Rosjan wielki problem. Oni są zapatrzeni w Europę, cały czas myślą o tym, że jak tutaj poszerzyć swoje władztwo, zwiększyć swoją pozycję wobec Europy, a tymczasem jednak zasadniczy problem i to egzystencjalny problem dla Rosji jest całkiem gdzie indziej, jest na Dalekim Wschodzie. I ja niedawno widziałem taki film zrobiony przez Nikitę Michałkowa, to bardzo wybitny reżyser rosyjski, aktor rosyjski, nie żaden zgniły liberał, nie żaden w ogóle zwolennik Zachodu, nie żaden przeciwnik Putina, wręcz przeciwnie jego
niesłychanie zapalczywy zwolennik, który opublikował taki film, który jest czymś w rodzaju takiego science fiction, takiego political fiction i paradokument. To jest o wojnie, o napaści Chin na Rosję. Napaści, która po prostu wygląda w ten sposób, że pewnego dnia, a tym dniem nawet on powiedział, że może być albo 1 albo 2 stycznia, bo wtedy wszyscy przywódcy rosyjscy są na daczach, a zresztą większość z nich i tak się bawi w Szwajcarii, w Paryżu i gdzieś tam w Londynie. W związku z tym byłaby gwałtowna napaść poprzedzona odpowiednią akcją sił specjalnych chińskich paraliżujących sztaby rosyjskie. Napaść przy pomocy artylerii zarówno lufowej, jak i rakietowej, ewentualnie rakiet nieco dalszego zasięgu, które w wyniku w ogóle tego napadu likwiduje właściwie całą siłę obronną armii rosyjskiej na Dalekim Wschodzie, bo ta armia jest rozmieszczona wzdłuż chińskiej granicy. Jest rozmieszczona wzdłuż kolei transsyberyjskiej. Taka jest po prostu geografia tamtego terenu. I w związku z tym, już nie wchodząc w szczegóły, chociaż ten film jest zrobiony całkiem nieźle, jaki jest efekt tego filmu? Otóż efekt tego filmu jest nie tylko to, że Rosja i Chiny wracają do granic XVII wieku, z czasów pierwszego traktatu podpisanego między kozakami rosyjskimi i Chinami, ale też i, jak to Michałkow ujmuje, wynajmuje za 10 miliardów dolarów rocznie na czas nieograniczony całą zachodnią i środkową Syberię. Zachodnia Syberia staje się taką strefą wolnego osadnictwa dla Chińczyków, a Rosja zostaje zredukowana właściwie do części europejskiej. Rosja natomiast nie może liczyć na to, żeby NATO Rosję wsparło, żeby wsparła Rosję Unia Europejska, bo NATO, widząc co się dzieje, uważa, że Rosja dzięki interwencji chińskiej ma z głowy. To zrobił wielki zwolennik Putina. I jak się czyta rosyjską prasę i publicystykę, to widać, że tam w ogóle to myślenie o tym, że z tymi Chinami nie wiadomo jak będzie, jednak cały czas jest. I oby w końcu do Rosjan dotarło, że Rosja nie ma nic do zyskania w Europie, wszystko do zyskania w Europie, ale ma wszystko do stracenia na Dalekim Wschodzie. Dziękuję bardzo. Tak, właśnie słuchając tego wykładu, tak myślałem sobie, że brakuje mi o Chinach. I na koniec właśnie ten sprawa ta chińska, że Chińczycy trzymają się mocno, jak wiadomo, się pojawiła. Bardzo proszę, kto z Państwa ma pytania czy komentarze. Bardzo proszę, Pan tam z tyłu. Naprzeciwko wejścia jest budynek ASP. Tam jest tablica upamiętniająca. Bliżej. Tam jest tablica upamiętniająca francuskiego generała. Generał Maxim Wagland. Polski bohater powiedział coś takiego. Jeżeli się nie obronicie sami, to nikt was nie obroni. Teraz przejdziemy na drugą stronę. Pół roku temu był wykład w Pałacu Kazimierzowskim, czy Rosja nam zagraża. Właściwie nie było to rozwiązane, do końca dyskusja nie była rozwiązana. Ale tam się dowiedziałem, że Rosjanie mają 7700 głowic nuklearnych. Natomiast 6800 mają Amerykanie. Rosjanie mają więcej niż cała reszta świata. Kiedyś Einstein powiedział, że nie wie, jak będzie wyglądała trzecia wojna, ale my już wiemy, że ona będzie w kosmosie. Wracając jeszcze do innych wykładów, tutaj pierwszy wykład, jaki miał z cyklu Zapytaj fizyka w nowym budynku, tam było bardzo dużo osób, ksiądz profesor Michał Heller. On miał jeszcze jeden wykład inny, już nie tutaj, pod tytułem Geniusze. Trzy ostatnie nazwiska to były nazwiska rosyjskie. Wrócimy do matematyki. Pana specjalność to jest
jeden jedyny problem, matematyczny problem milenijny rozwiązał Rosjanin, Grigori Perelman. Dodając jeszcze te trzy nazwiska, które były zupełnie inne, nie wiadomo, jak u nich wygląda nauka, na jakim poziomie jest. W tej sali profesor Krzysztof Meissner powiedział z kolei, że matematyka jest 30 lat za fizyką. Też nie wiadomo, co tam jest w Rosji. Więc rodzi się mnóstwo pytań. I ten... To ja miałbym tylko takie pytanie już, że w tej chwili, że czy, nie czy, tylko kiedy będziemy bezpieczni. Dzięki. Trzeba pewno Wróżkę zapytać, ale może Janusz coś powiesz. Ja chciałbym powiedzieć, że my nigdy nie będziemy całkiem bezpieczni, bo żaden kraj nigdy nie jest całkiem bezpieczny. Nie jest całkiem bezpieczny nie ze względu na to, że jest na przykład krajem słabym. Kraj bardzo silny może się wcale nie czuć bezpieczny, albo faktycznie może nie być bezpieczny. Także i ze względu na to, że możliwy przeciwnik może po prostu źle rozmaite rzeczy skalkulować. No w końcu po prostu tak jest. Bardzo często rozmaite konflikty zbrojne wynikają z błędnej oceny, z błędnej interpretacji. No a czasami wynikają też z czegoś, co taka znana amerykańska pisarka i pisząca takie książki o historii Barbara Tuchman nazwała szaleństwem władzy. Otóż bardzo często tak się dzieje, że władza, chcąc skonsolidować wewnętrznie poparcie dla siebie, po prostu funduje sobie awanturę zagraniczną. Ja przypomnę, że w 1982 roku junta argentyńska była pod ogromnym naciskiem oporu wewnętrznego. Miliony ludzi demonstrowało przeciwko tej huncie i w związku z tym Galtieri, szef tej hunty, zdecydował, żeby po prostu odzyskać przy pomocy sił zbrojnych Falklandy. I jak tylko to ogłosił i tylko te Falklandy zostały zajęte, to jak 2 tygodnie wcześniej 2 miliony ludzi demonstrowało przeciwko niemu, to te same 2 miliony ludzi zebrało się, żeby wyrazić poparcie dla niego. On przecież padł nie dlatego, że po prostu ludzie się rozczarowali, tylko dlatego, że przegrał tą wojnę. To samo zresztą zrobił Idi Amin w ogóle w Ugandzie i już nie będę tutaj tego wszystkiego ciągnął. W związku z tym po prostu tak to jest, że 100% bezpieczeństwa nigdy właściwie nie ma. Może być więcej, może być mniej. To zależy od siły własnej danego kraju, a także od percepcji po prostu na zewnątrz, jak wygląda możliwość obrony tego kraju, no i także od, jak już mówiłem, szaleństwa władzy. Kiedy my możemy być bardziej bezpieczni? Ja sądzę, że jeżeli my wprowadzimy rozmaite programy modernizacyjne sił zbrojnych, które właściwie ciągle jeszcze są na dobrą sprawę zamrożone, jeżeli podejmiemy rozmaite inne działania, to po prostu nasze bezpieczeństwo wzrośnie, a także jeżeli doprowadzimy do tego, że zostaną uruchomione inne mechanizmy, a w szczególności zostanie uruchomiony na przykład mechanizm bardzo skrupulatnego planowania operacyjnego w NATO. Bo proszę Państwa, na czym polega siła, czy polegała siła sojuszu? Otóż artykuł 5, te słynne gwarancje bezpieczeństwa, właściwie to jest artykuł dosyć tak mętnie napisany. Bo co w tym artykule jest? W tym artykule jest powiedziane, że jeżeli jakiś kraj padnie ofiarą agresji albo grupa krajów członkowskich padnie ofiarą agresji ze strony jakiejś trzeciej, to inne kraje pospieszą mu z pomocą zgodnie z własną oceną sytuacji.
I zresztą więcej się nie dało na Amerykanach w tym 1948-1949 roku wydusić, dlatego że po prostu Amerykanie się zasłonili tym, że jakakolwiek deklaracja o tym, że automatycznie Stany Zjednoczone wejdą w stan wojny, jest niemożliwa, dlatego że o wojnie decyduje Kongres amerykański. Tego rodzaju blankietowa deklaracja nie jest możliwa. Ale były po prostu plany wojenne, które były uzgodnione, podpisane i które można było po prostu na wypadek agresji uruchomić. W tej chwili takie plany wojenne są tylko wobec kilku krajów. To są kraje bałtyckie, Polska i Turcja i Norwegia. Chodzi o to, żeby to były plany, tak powiem, zbiorowe. No i w związku z tym jest wiele tutaj rzeczy do zrobienia i mam nadzieję, że nikt ze strony rosyjskiej nie wpadnie na pomysł, żeby zrobić jakąś wielką wojnę. Ale drobny konflikt może być. Może być drobny konflikt, który po prostu będzie oparty o taką nadzieję, że jak to będzie konflikt drobny, no to NATO się nie ruszy, bo nie uzna, że już zostały wyczerpane wszystkie, że tak powiem, warunki do uruchomienia gwarancji bezpieczeństwa. I na to Rosja będzie liczyć, ale dobrze by było, żeby jednak nie liczyła. Proszę bardzo. Ja mam krótką wypowiedź przygotowaną. Przemysław Kleciński. Nawiązując do słów pana ministra o destabilizowaniu krajów, dotyczy to na pewno Unii Europejskiej, a zwłaszcza tych bliższych, tak jak Polska. Chciałbym przytoczyć wypowiedziane kilka dni temu przez pana premiera Włodzimierza Cimoszewicza słowa w programie Fakty po Faktach. Słowa oby nie kasandryczne. Przetaczam zdanie w całości. Jeżeli w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych wyznaczony przez PiS kierunek działań zostanie potwierdzony mandatem udzielonym przez wystarczającą część naszego społeczeństwa, to polityczna rusyfikacja Polski stanie się faktem przesądzonym, a więc zniknie reszta autonomii trzeciej władzy sądowej, a ostatnie niezależne media, w tym TVN, zostaną w taki czy inny sposób zneutralizowane i wyeliminowane i będziemy mieli w Polsce putinowską Rosję. Bez wolności słowa, bez wolności zgromadzeń, bez niezależnego sądownictwa, z parlamentem sprowadzonym do roli niepoważnej zabawki. Koniec cytatu. Po tych dramatycznych słowach nie będę już nic dodawać od siebie, poza oczywiście pytaniem do pana ministra, czy w świetle tych słów Polska jest nadal bezpieczna. Dziękuję bardzo. No więc, czy jest nadal bezpieczna? Z tego, co mówiłem, wynika, że Polska nigdy nie była bezpieczna i w związku z tym dalej bezpieczna nie jest. Jest znacznie mniej bezpieczna niż była 10 lat temu. Jest znacznie mniej bezpieczna ze względu na zmianę całkowitą polityki rosyjskiej. I jest także już, to jest kwestia ostatnich kilku lat, znacznie mniej bezpieczna ze względu na po prostu słabnącą pozycję Polski w tej wspólnocie euroatlantyckiej, a także w Unii Europejskiej. No bo oczywiście kraj, który się cieszy dużym zaufaniem, dużą sympatią. To jest kraj po prostu, no, którego jakby w sposób bardziej jakby naturalny ma się ochotę bronić. Natomiast kraj, który jest po prostu krajem kłopotliwym, trudnym, no to może być krajem, który tego rodzaju uczuć nie wzbudza. No a ponadto jeszcze, i o tym myślę też warto powiedzieć, no polskie siły zbrojne wcale nie stają się coraz silniejsze. To, co się stało w ciągu ostatnich 2 lat w polskich siłach zbrojnych, jest czymś niesłychanie niepokojącym. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że według oficjalnych danych dostarczonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W Sztabie Generalnym wymieniono ponad 90% osób na kierowniczych stanowiskach. Jeżeli odchodzą najlepsi generałowie, a na ich miejsce przychodzą może i dobrej woli, może i nieźli, ale wcale nie już tak dobrze wyszkoleni i tak dobrze osadzeni, jak ci, którzy odeszli. Jeżeli to samo się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, jeżeli po prostu w polskiej grupie zbrojeniowej jest nieustająca rotacja na stanowiskach kierowniczych i nie wiadomo w ogóle,
co ta grupa ma zamiar robić, no to to nie jest rzecz specjalnie dobra. Jeżeli się odbywają manewry po prostu i polsko-amerykańskie między innymi i siedzi na trybunie amerykański generał obok polskiego ministra obrony narodowej i mają właśnie skakać na to lotnisko żołnierze dywizji powietrzno-desantowej amerykańskiej i Amerykanin mówi, no właśnie nasz generał zaraz tu będzie skakał, a wasz generał pewnie zaraz po nim i pada odpowiedź, nie, nie, nasz generał nie będzie skakał, a na pytanie dlaczego, bo nie umie skakać ze spadochronem. No więc no to nie jest oczywiście jakby dobra rekomendacja naszych sił zbrojnych po tych ostatnich dobrych zmianach. Proszę bardzo. Ryszard Sznepf. Sprowokował pan mnie troszeczkę tym cytatem i kontynuując tę myśl premiera Cimoszewicza, można by powiedzieć, że paradoksalnie Polska może być bardziej bezpieczna, ale jako kraj satelicki lub sojuszniczy Władimira Putina oczywiście. I to z prostej geografii wynika. Im dalej od zachodu, tym bliżej do Moskwy. Odnosząc się do wypowiedzi, do referatu pana ministra, zwrócił pan uwagę przede wszystkim na militarny kwestię bezpieczeństwa. Oczywiście bezpieczeństwo to coś znacznie szerszego i zwłaszcza w dzisiejszych czasach to są nowe instrumenty, które pojawiły się i które prawdopodobnie nawet bardziej nam zagrażają niż militarna interwencja, bo zgadzam się z tą końcową tezą, że konflikt zbrojny nie jest czymś, co rzeczywiście stoi u naszych granic. Odnośnie artykułu 5, bo ta kwestia pojawia się wielokrotnie i tutaj pan minister też szereg uwag zawarł. Otóż nie wątpiąc oczywiście w NATO, ja wolałbym, żebyśmy nie testowali tego artykułu po pierwsze. Że wiele porozumień było podpisanych i żeby przytoczyć tylko porozumienie budapesztańskie 1994 roku, które regulowało status Ukrainy jako kraju bezatomowego. Jakie są tego później konsekwencje? Świat jest taki, jaki jest. To jest do pewnego stopnia egoistyczny i pragmatyczny i angażuje się w trudne operacje tylko wtedy, jeżeli to jest absolutnie istotnym interesem danego kraju lub zbioru krajów. I przytoczę tutaj anegdotę, ale która bardzo wiele mówi. Podczas spotkania w Kongresie Amerykańskim podszedł do mnie jeden z ambasadorów ważnego kraju natowskiego i powiedział tak. Wy Polacy to macie szczęście. Gdyby coś się wam przydarzyło, to z całą pewnością my pójdziemy za wami. Bo polityk, który będzie podejmował decyzję, musi brać pod uwagę nastroje społeczeństwa. A nasze społeczeństwo rozumie, że jesteście już częścią nas, czyli Zachodu. Ale gdyby miało to dotyczyć konfliktu o kraje bałtyckie lub inne części Europy. Powiedział tak, u nas nikt nawet nie rozróżnia pomiędzy Łotwą i Litwą. Nikt nie wie, gdzie jest Estonia. Nikt nie wie, jaka jest różnica między Słowenią i Słowacją. Nawet flagi mają takie same niemalże. My mamy to szczęście, że jesteśmy zakorzenieni w strukturach Zachodu gospodarczo, a przede wszystkim kulturowo. I to w społeczeństwach Zachodu i w ich świadomości jest. Kiedy prezydent, jakikolwiek by to nie był prezydent, będzie podejmował decyzję, jak to mówią w Stanach Zjednoczonych, że our boys will go, czyli będzie ryzykował życiem własnych młodych ludzi, to będzie musiał się liczyć z opinią społeczeństwa. I co nas trzyma na Zachodzie? No właśnie to przekonanie, że jesteśmy elementem tej rodziny. Jeżeli przestaniemy być, jeżeli odejdziemy pod względem praworządności, demokracji, poszanowania praw jednostki, praw obywatela, zniknie z czasem, to jest postępujący proces, przekonanie, że my jesteśmy silnym, trwałym członkiem zachodniej rodziny demokratycznej. I to byłby kataklizm rzeczywiście. Dziękuję bardzo. No więc ja się całkowicie zgadzam z tym, a ja tutaj jeszcze dodał dodatkowy taki argument, którego zresztą ja używałem często w rozmowach, szczególnie z Niemcami, kiedy z ich strony padały pytania właściwie, dlaczego my powinniśmy jakby zabiegać o to, żebyście wy do tego NATO weszli, jaki my mamy w tym interes. No to ja im mówiłem coś takiego, mianowicie mówiłem im, że
Polska to duży kraj. W związku z tym, jak się pojawi jakiś mały stosunkowo problem, mały konflikt graniczny, no to my sobie z tym sami poradzimy. W końcu my nie jesteśmy jakimś tam, prawda, Liechtensteinem czy Monako. No, ale jak się pojawi duży problem, z którym my sobie nie będziemy w stanie poradzić, to słuchajcie, ten problem będzie dotyczyć nie tylko nas, on w końcu będzie dotyczyć was. I lepiej się temu problemowi przeciwstawić 600 kilometrów na wschód od Berlina z Polską, niż 60 kilometrów na wschód od Berlina bez Polski. I myślę, że tego rodzaju argument dzisiaj dalej jakoś tam funkcjonuje, chociaż jest tutaj oczywiście duże znaczenie tego, o czym mówił pan ambasador Schnepp. Ale ja myślę, że dzisiaj my wszyscy w ogóle w Europie powinniśmy sobie powiedzieć to samo, tylko przenosząc to wszystko trochę bardziej na wschód. Myślę, że po prostu przyszłość bezpieczeństwa europejskiego się dzisiaj rozstrzyga nad Donem, na Ukrainie. Ja chciałam się odnieść do tych słów dotyczących, że bardziej prawdopodobny scenariusz związany jest jednak z wojną, która nie ma jasno określonego początku, tylko związany jest z destabilizacją. I ciekawa jestem, czy jest możliwość jakby analizowania tego, czy ten moment już nie nastąpił i jakie jest też opinia pana w tym, czy właśnie ten moment już nie nastąpił, a jeżeli nie, to czego jeszcze potrzebujemy, żeby stwierdzić, że on nastąpił? Ja myślę, że jeśli by brać pod uwagę cel całkowitej destabilizacji państwa, to ja myślę, że jeszcze tutaj takiej determinacji, czy też intensywności działań, które by uzasadniały tego rodzaju tezę, jeszcze chyba nie ma. Natomiast jak ja sądzę, że po prostu wytwarzanie poczucia zagrożenia, szczególnie wśród krajów bałtyckich, poczucia zagrożenia i tego, że w sytuacji, w której taki scenariusz pełzającego konfliktu może być uruchomiony, że on ciągle tam jest obecny w myśleniu tamtych elit, to wszystko może sprawiać to, że Rosja uzyska coś, na czym Rosji niesłychanie zależy, a mianowicie doprowadzi do tego, że poczucie zagrożenia w tych krajach sprawi, że te kraje po prostu staną się takim dosyć wątłym ogniwem w łańcuchu natowskim. Że te kraje po prostu będą znacznie bardziej ostrożne w wyrażaniu zgody na rozmaite działania, które NATO może podjąć, niż to by było w sytuacji, gdyby się one po prostu czuły absolutnie niezagrożone. A czy to jest możliwe, tego rodzaju zagrożenie? Takich scenariuszy można oczywiście tutaj przytoczyć dużo. Proszę zauważyć, że na przykład cały wschód Estonii jest w gruncie rzeczy rosyjski. I to nie jest kwestia, że to są po prostu tak jak na Ukrainie, gdzie jest mnóstwo Ukraińców mówiących po rosyjsku, ale to są Ukraińcy. To są po prostu Rosjanie, którzy mieszkają we wschodniej części Estonii i to mieszkają naprawdę w ogromnych skupiskach. Narwa, miasto na pograniczu estońsko-rosyjskim, jest w 95% rosyjskie. W związku z tym łatwo sobie stosunkowo wyobrazić przy pomocy działań służb specjalnych i zielonych ludzików wybuch jakichś lokalnych konfliktów na tle narodowościowym. Taki już jeden konflikt drobny był, kiedy Estończycy postanowili przenieść pomnik żołnierzy radzieckich. Tyle tylko, że on się nie rozbudował i wkrótce zamarł. Ale przy odpowiednim podsycaniu, to podsycaniu z obu stron, mianowicie podsycaniu Rosjan, którzy będą domagać się rozmaitych rzeczy, a także podsycaniu hurra nacjonalistów estońskich do tego, żeby się tym Rosjanom protestującym w rozmaitych kwestiach przeciwstawiać. I w końcu może dojść do tego, że Rosjanie będą uważali, że powinni wkroczyć w ten cały konflikt, żeby chronić ludność rosyjskojęzyczną. Dlatego, że w doktrynie wojskowej rosyjskiej rola sił zbrojnych Rosji to jest ochrona także rosyjskojęzycznej ludności w krajach sąsiednich. W związku z tym mogą po prostu wkroczyć. I także uruchamiając rozmaite inne mechanizmy. W związku z tym tego rodzaju możliwości jest oczywiście sporo. W
W tej rozprawie, o której tutaj mówiłem, dotyczącej przesmyku suwalskiego, są moim zdaniem przecenione, czy też zbyt ostro tutaj przedstawione możliwości także i takie, że Rosjanie mogą próbować podburzać Białorusinów, którzy po prostu u nas są i tym samym powodować jakieś u nas konflikty, no a także przede wszystkim podburzać konflikty narodowościowe pomiędzy Polakami mieszkającymi na Litwie i Litwinami, co może po prostu skutecznie zablokować możliwość ścisłej współpracy wojskowej, nie na czas wojny, tylko jeszcze w czasie pokoju pomiędzy tymi dwoma krajami i budowanie wspólnych planów ochrony tego przesmyku suwalskiego, który dla perspektyw obrony tych trzech krajów bałtyckich jest tak niesłychanie ważny. W związku z tym ja sądzę, że jeszcze nie ma powodu do takiej paniki, ale jednak jest rzeczą niepokojącą po prostu te pojawiające się coraz to częściej i dobrze udokumentowane sygnały o powiązaniu rozmaitych kręgów politycznych, obecnej przynajmniej klasy politycznej, tej dominującej, z kręgami rosyjskimi. Nie będę tutaj mówił o różnych dziwnych, bardzo tajemniczych i niesłychanie niepokojących powiązaniach pana Macierewicza z Rosją, co zostało udokumentowane przecież w wydanej książce, na którą to książkę Macierewicz odgrażał się, że wytoczy proces, ale jakoś tego procesu nie widać. Teraz widać, co mówi ojciec pana premiera Morawieckiego. On sam jest politykiem niszowym, ale zważywszy na to, że jest ojcem w końcu premiera, to jednak jego głos jakiś rezonans ma, a przede wszystkim jego głos ma rezonans w Rosji, dzięki czemu Rosja może twierdzić, że tutaj narasta jednak takie silne prorosyjskie w Polsce, prorosyjska tendencja i wobec tego mogą Rosjanie na tym budować rozmaite scenariusze. Będzie to pomyłka, ale pomyłkę usprawiedliwiono w pewnym sensie. Zasadniczo problem polega na tym, że mamy w tej chwili do czynienia z możliwością Rosji, która może wpłynąć na wybory demokratyczne w największym mocarstwie świata, prawda? I od tego pewnie też zależy, jak to się potoczy, czy uznamy, że ten konflikt się zaczął, czy nie, jeżeli chodzi o te alternatywne metody wojny, prawda? A jeżeli chodzi o moje drugie pytanie, to sądzę, co pan myśli na temat tej płaszczyzny, na której ewentualnie ta wojna, która się zaczęła lub może niedługo zacząć się odbywa, to znaczy wojna o ideę, czyli wiona w miarę w to, że demokracja stanie się też systemem, który może przetrwać na przyszłość i w to może wielu Rosjan już nie wierzy. Ja myślę, że Putina strategia, czy jeżeli taka już istnieje, opiera się na tym, że on tą wiarę podważy, szczególnie wśród młodego pokolenia i tutaj mnie się wydaje, rola dla Polski jest taka, że o ile mi wiadomo z różnych tam badań, opinii publicznej i tak dalej, że wśród młodego pokolenia, wśród społeczeństwa rosyjskiego Polska ma dosyć dobrą opinię do tej pory. Więc pewnie on też się obawia, w którym kierunku to społeczeństwo pójdzie. Więc pytanie jest takie, jaki my możemy mieć wpływ jako Polska, taki pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem, żeby te relacje odbudować na takiej zasadzie, kiedy w przyszłości może jakaś zmiana nastąpić. Nie zapomnijmy o tym, że w 2011 roku taki wiatr zawiał tam w społeczeństwie. Oczywiście to zostało szybko wygaszone, ale potencjał istnieje. No oczywiście, że nie można Rosji utożsamiać po prostu z reżimem pana Putina. Zresztą myślę, że w Polsce, tak mi się wydaje, że jest taka dosyć powszechna, takie wrażenie, że Rosjanie w gruncie rzeczy są fajni. Polacy lubią Rosjan, ale nie lubią Rosji. To jest takie dosyć zasadnicze rozróżnienie. W związku z tym trzeba oczywiście budować, cały czas utrzymywać jakiś tam dialog z Rosją, a przede wszystkim jakby jedną rzecz im przekazywać. Mianowicie w Rosji jest takie przekonanie, że Rosja ciągle jeszcze nie ma odpowiednio wyrobionej takiej miękkiej siły.
jak wiadomo, miękka siła to jest po prostu siła nie wynikająca z posiadania dużej ilości dywizji, ale z pewnej atrakcyjności własnego modelu politycznego, z pewnego takiego dużego kapitału moralnego, który sprawia, że głos danego kraju się bardzo liczy i który to głos trzeba jednak brać pod uwagę. No, Rosjanie nigdy nie mieli tego rodzaju przekonania. Słynne zapytanie Stalina, a ile papież ma dywizji, jest tego najlepszym przykładem, ale teraz widać też dokładnie jeszcze to samo. Mianowicie dla takiej Rosji prezydenta Putina szacunek Rosji ma być oparty nie na szacunku dla rosyjskiej kultury, modelu gospodarczego, modelu rozwoju, praw człowieka, siły społeczeństwa obywatelskiego, ale na strachu. Po prostu Rosjanie uważają, że jak się z niektórymi z nich rozmawia i to trzeba właśnie cały czas zwalczać, że za komunizmu o tyle było lepiej, że chociaż myśmy nie mieli nic do zjedzenia i mieliśmy oczywiście znacznie gorsze lodówki i radia niż ci ludzie na Zachodzie, ale nas szanowali, bo się nas bali. Otóż to nie jest ten model, który w ogóle trzeba jakby tolerować i to jest model, który trzeba zwalczać. Natomiast problemem, jaki się tutaj pojawia, jest problem następujący, mianowicie znana teza Fukuyamy, że jesteśmy świadkami historii, końca historii, nie była oparta przecież o takie przypisywane, bo fałszywie przekonanie, że koniec historii polega na tym, że się nic nie będzie działo. On po prostu tylko uważał, że historia to jest po prostu pewien proces rozwoju rozmaitych instytucji politycznych, no i że koniec historii po prostu polega na tym, że doszliśmy już do takiej instytucji, że lepszej już właściwie trudno sobie wyobrazić, a jest to mianowicie liberalna demokracja. Otóż okazuje się, Putin stawia po prostu tutaj nad tego rodzaju tezą, że ta liberalna demokracja jest najlepszym możliwym ustrojem, znak zapytania. I oczywiście pokazywanie, że nieliberalna demokracja, że użyję tutaj terminologii Orbana węgierskiego, jest modelem, który bardzo dobrze się sprzedaje w rozmaitych albo autokratycznych, albo paraautokratycznych krajach na świecie. I wobec tego Rosja może w tym sensie sprzedawać tą swoją ideologię tej nieliberalnej demokracji, demokracji zredukowanej wyłącznie do procesu wyborczego, zresztą procesu wyborczego też sterowanego i dzięki temu budować jakąś wspólnotę krajów niedemokratycznych. To się niestety może stać. Groźne by było, gdyby w Rosji ten proces się utrzymał, a jedyny sposób, jak już mówiłem, to rozmawiać z Rosjanami i pokazywać im, że po pierwsze Rosja jest częścią europejskiego świata i europejskiej kultury, a po drugie, że bycie częścią tej kultury oznacza też i akceptowanie pewnych wartości, a wśród tych wartości nie ma szacunku opartego na strachu. Proszę bardzo. Dwa pytania. Pierwsze jest troszeczkę prowokacyjne, odchodzące troszeczkę od rusocentrycznego zagrożenia. Chciałem prosić pana ministra, czy mógłby pan skomentować krótko tą właściwie tendencję obecnej formacji rządzącej, żeby oprzeć bezpieczeństwo Polski przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim właściwie na jednym człowieku, to znaczy na prezydencie Trumpie. Każdy wie dobrze, że Stany Zjednoczone są istotne i ja tutaj nie muszę tutaj tego też udowadniać, że nie jestem za tym, ale chodzi o nadmierny element tu tego zaufania i pójścia w tym kierunku przy pewnym lekceważeniu tego, co dla państwa średniej wielkości jest zawsze istotne, mianowicie utrzymaniu pewnego porządku międzynarodowego, bo niestety prezydent Trump zaczyna iść w kierunku właśnie rozwalania, przepraszam za takie potoczne słowo, tego porządku. I to jest duże niebezpieczeństwo. A drugie pytanie to jest następujące. Pan minister słusznie przypomniał o tej ilości, ja nawet naliczyłem 17 różnych porozumień, które były w latach, na przełomie lat 89, 90, 91. I jedno z tych porozumień, co prawda troszeczkę później, to jest porozumienie o tak zwanych trzech nie, które dotyczy Polski i innych krajów, które przystępowały do NATO. Nie.
dla stacjonowania znaczących, podkreślam, znaczących, significant po angielsku sił zbrojnych, nie dla, dla broni atomowej i nie dla instalacji wojskowych. Tu muszę powiedzieć, że akurat tak się złożyło, że miałem okazję w 1997 roku, jak pierwszy raz się pojawiła ta deklaracja, ona później się stała częścią porozumienia, traktatu właściwie, ale to była w takiej małej salce na szczycie NATO w 1997 roku w Hiszpanii. Zaproszono prezydenta Kwaśniewskiego wtedy i prezydenta Czech, i szefów raczej delegacji Czech i Węgier do takiej małej salki. Siedział tam wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych, siedział szef, sekretarz generalny NATO, jeszcze tam dwie czy trzy osoby. No ja byłem tam oczywiście takim do notowania. I powiedział dosyć wyraźnie wtedy sekretarz generalny: panowie, jest chwila prawdy. Możecie wejść do NATO i to jest wielki dzień, ale musimy to zrobić tak, żeby się nie skonfrontować z Rosją. W związku z tym mamy tutaj to trzy nie. I tu muszę powiedzieć, że prezydent Kwaśniewski miał najszybsze wyczucie tego, bo zapadła cisza i wtedy prezydent Kwaśniewski mówi: no ale panowie, no to znaczy, że my nie będziemy mieli równego już statusu, bo nam już nie wszystko będzie wolno, tak jak wam. I na to była odpowiedź: my was obronimy, to jest warunek, nie mamy wyjścia, nie bójcie się, jest dobra sytuacja. To był 1997 rok, jeszcze Jelcyn i tak dalej, wyglądało wszystko dobrze. Czy, pytanie jest krótkie, no bo to nie chcę już tam się rozwalić, pytanie jest krótkie. Czy pan uważa, że mamy tu możliwości jakichś manewrów, bo Rosja coraz bardziej wykorzystuje ten element. Kiedyś ona mówiła, no to najwyżej to będzie jedna dywizja, powiedzmy sobie, to nie będzie więcej niż znacząca. A teraz protestuje nawet przeciwko jednemu batalionowi. Więc czy pan uważa, że tu damy sobie radę, tutaj nasza dyplomacja teraz jakoś, mimo że się z niej wywodzę, to jakoś nie bardzo w nią wierzę w tej chwili, w jej umiejętności negocjacyjne. Tak, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to musimy mieć świadomość tego, że obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie jest bardzo niewielka. Stany Zjednoczone w ogóle w całej Europie mają około 70 tysięcy żołnierzy, ale większość z nich to są żołnierze raczej służb tyłowych. Mają rozbudowane szpitale, mają rozbudowane także służby, kwatery mistrzowskie, dlatego że zresztą, że Europa była takim punktem przesiadkowym niejako przy rozmaitych akcjach, czy to na Bliskim Wschodzie, czy nawet w Afganistanie. Tak naprawdę Amerykanie w Europie mają trochę lotnictwa, bardzo to zresztą jest cenne, ale jeśli chodzi o to, co Amerykanie nazywają boots on the ground, czyli wojska lądowe, to mają raptem 3 brygady. To jest bardzo niewiele. No my w Polsce mamy 14 brygad plus jeszcze dodatkowe jakieś jednostki. Wobec tego liczyć na to, że armia lądowa Stanów Zjednoczonych nas obroni, jest po prostu kompletną fikcją. Oni nie są tego w stanie zrobić. Natomiast liczyć na to, że najpierw nas Rosjanie podbiją, a potem Stany Zjednoczone, wykorzystując swój arsenał na przykład jądrowy, wymusi na Rosjanach to, że się wycofają, no to jest liczenie niesłychanie ryzykowne. Prawda? Amerykanie uważają zresztą, że Rosjanie po prostu mają taką taktykę, którą oni nazywają stab, grab and hold. To znaczy uderz, utrzymaj i po prostu potem i zachowaj. Prawda? W związku, i to jest właśnie to, o czym ja mówiłem. Zajmą jakiś teren, a potem rozmawiamy o reszcie. To jest już nasze. Wobec tego pomijamy już tutaj kwestię tego, że pan prezydent Trump czasami mówi rzeczy, które mam nadzieję, że Rosjanie nie traktują serio. Bo gdyby traktowali serio, to jest niesłychanie groźne. Jeżeli Trump
mówi na przykład, że NATO jest przeżyło się już, że właściwie można pomagać krajom, które wypełniają swoje zobowiązania wobec NATO, a innym to już nie, no to jeżeli planiści rosyjscy sztabowi to biorą serio, to jest rzecz niesłychanie groźna. Co prawda, no, ktoś kiedyś powiedział o muzyce Wagnera, że this music is better than it sounds. To znaczy, że ta muzyka jest znacznie lepsza niż to, co się właściwie słyszy. W związku z tym polityka amerykańska ta w praktyce jest znacznie lepsza niż to, co deklaruje pan prezydent Trump. No ale niemniej jednak stwarza to pewne możliwości właśnie pomyłki z drugiej strony. W związku z tym oczywiście, że trzeba utrzymywać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Trzeba mieć świadomość, że Stany Zjednoczone są jakby najbardziej wiarygodne, jeśli chodzi o zaangażowanie się rzeczywiste, wojskowe w sytuacji konfliktu. Poza Stanami Zjednoczonymi tego rodzaju gotowość widać nie tylko w elitach, ale także i w społeczeństwie brytyjskim, w innych już coraz to gorzej. No, ale to jednak wcale nie oznacza, że Polska może sobie wypracować podobną pozycję, jaką ma Izrael wobec Stanów Zjednoczonych, a w niektórych kręgach obecnej władzy tego rodzaju myślenie się pojawia, że Polska będzie tak ważna dla Stanów Zjednoczonych, jak ważny jest Izrael na Bliskim Wschodzie. Otóż nie, Polska nie będzie nigdy tak ważnym krajem i trzeba mieć tutaj całkowitą świadomość. W związku z tym nastawianie się wyłącznie na Stany Zjednoczone jest czymś po prostu no, mało praktycznym i niesłychanie ryzykownym. Natomiast jeśli chodzi o te trzy nie, to oczywiście to wszystko jest wynikiem tej umowy właściwie. Ona nie ma charakteru traktatu, co prawda to jest deklaracja polityczna, ale tej deklaracji, która została po prostu przyjęta przed pierwszym rozszerzeniem NATO, która jest taką kartą podstawową relacji NATO-Rosja. I tam istotny jest taki zapis o tym, że NATO w obecnej sytuacji, czyli to jest rok 2007, nie planuje nie planuje jakby zmiany swojej dyslokacji swoich jednostek poważniejszych, no i także nie planuje przemieszczenia broni atomowej. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to tutaj ja myślę, że Rosjanie, że to jest jakby najłatwiej. I zresztą na dobrą sprawę, proszę Państwa, NATO w Polsce inwestuje naprawdę w rozbudowę infrastruktury, inwestuje ogromne pieniądze. Tutaj kilka miliardów dolarów zostało wydanych na rozbudowę naszych portów, na rozbudowę lotnisk, na rozbudowę bazy magazynowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to cały czas jest. Natomiast ustanowienie w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, o czym się mówi, jest czymś, jak mi się wydaje, mało realnym i czymś niesłychanie trudnym. Bo co to oznacza, proszę Państwa, dywizja? Dywizja wojska stale stacjonująca w jakimś miejscu. Dywizja wojska to jest mniej więcej 18 tysięcy ludzi. No, ale jak mają być tutaj stale, a nie na takim tylko czasowym jakby oddelegowaniu, no to muszą tutaj mieszkać, muszą mieszkać z rodzinami. To znaczy, że trzeba mieć 30 tysięcy ludzi, trzeba dla nich wybudować miasto. No to ich się nie ulokuje w starych koszarach radzieckich gdzieś tam na naszych terenach zachodnich. To musi być inny całkiem standard. Stać nas na to, żeby wybudować takie miasto? Bardzo wątpię. Pomijam już w ogóle kwestię, czy się Amerykanie na to zgodzą. Ja myślę, że te mowy o tym, że Amerykanie rozważają to wszystko, to jest ze strony Amerykanów pewna taka uprzejmość, no bo bardzo trudno powiedzieć, nie zawracajcie nam głowy. Mówi się tak, oczywiście rozważamy to wszystko, no jasne, ale nie wierzę w to, żeby naprawdę poważnie tego rodzaju perspektywa się w debacie amerykańskiej wewnętrznej pojawiła. No i wreszcie jest jedna rzecz. Mianowicie niedawno miałem okazję uczestniczyć w takiej konferencji z przedstawicielem po prostu rządu Białorusi. To była bardzo ciekawa, ale to jakby inny jest temat. I on powiedział jedno, że Białorusini się bardzo bronią przed rozbudowaniem obecności wojskowej Rosji na ich terenie.
Tego rodzaju plany już były zgłoszone. Putin już chciał ulokować na terenie Białorusi po prostu jeden pułk lotniczy. Bo na razie na terenie Białorusi są tylko instalacje całkowicie niebojowe. Jest ośrodek wczesnego ostrzegania radarowy i jest ośrodek łączności z łodziami podwodnymi. A więc niebojowe jednostki. Natomiast Putin chciał wprowadzić jednostkę lotniczą i Łukaszenko jakoś się z tego wszystkiego wykręcił. Ale gdzie mają Białorusini łodzie podwodne? Łączność. Nie łodzie podwodne, łączność. Nie. Białoruś co prawda eksportuje do Rosji własne krewetki, prawda? Ale to jest inna sprawa. To jest kwestia w ogóle sankcji. Natomiast nie, to chodzi o łączność z okrętami podwodnymi. Więc, ale jeżeli się pojawi tego rodzaju baza w Polsce, to oni mówią, że nie będą mieli żadnych możliwości, żeby zablokować tworzenie się tego rodzaju baz na Białorusi. Co tak na dobrą sprawę z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa tak wiele nie zmieni, dlatego że Białoruś już dzisiaj, chociaż w swojej konstytucji ma zapis o tym, że zdążyć będzie do tego, żeby być krajem neutralnym, no to oczywiście żadnym krajem neutralnym nie jest. Jest krajem, który ma nie tylko sojusz wojskowy w ogóle z Rosją, ale także, który ma wspólnie z Rosją już cały system obrony powietrznej kraju, a jednostki białoruskich jest niewiele, co prawda, ale trochę ich jest. Są całkowicie zintegrowane, jeśli chodzi o system dowodzenia i także o rozmaite inne procedury z okręgiem zachodnim strategicznym, okręgiem rosyjskim. W związku z tym tu się oczywiście pojawia ten problem. Broń atomowa, no tutaj myślę, że nigdy nie powinniśmy mieć żadnych złudzeń, żeby broń atomowa się na naszym terenie znalazła, zresztą nie bardzo wiadomo po co. Przecież broń atomową, mówię o taktycznej broni atomowej i tutaj może parę słów wyjaśnienia. Otóż generalnie rzecz biorąc broń atomowa się dzieli na dwie kategorie, mianowicie broń strategiczna to jest w gruncie rzeczy broń, którą można na dalekie odległości użyć i to jest broń, która albo jest ulokowana w głowicach międzykontynentalnych rakiet, bądź to bazowania lądowego, bądź na okrętach, bądź też to są bomby, które mogą przenosić samoloty o strategicznym zasięgu. Natomiast taktyczna broń jądrowa to jest broń, którą używa się na niedalekich stosunkowo odległościach od linii rozdzielenia, od linii frontu i właściwie rozróżnienie jest nie oparte o sile rażenia głowicy, tylko o zasięgu środków jej przenoszenia, bo siła rażenia jest mniej więcej taka sama. Otóż w Europie Stany Zjednoczone mają około 200 bomb jądrowych. One są ulokowane w schronach w Turcji, w Belgii, w Niemczech, w Holandii. No i są oczywiście samoloty do przenoszenia tych bomb, samoloty tak zwanego podwójnego zastosowania. Te samoloty, kraje na terenie których te bomby się znajdują, te kraje samoloty w tych zdolnościach do przenoszenia bomb jądrowych utrzymują. I na dobrą sprawę to zupełnie wystarczy. Samolot może pokonać po prostu odległość 1000 kilometrów w przeciągu 1,5 godziny. Nie musi akurat być w Polsce. W związku z tym nie ma najmniejszego powodu, żeby akurat tutaj jeszcze jątrzyć sytuację polityczną, domagając się po prostu tego, żeby ta broń się znalazła na terytorium Polski. Nie mówiąc już o tym, że nie powinniśmy myśleć o tym, żeby próbować sami zbudować bombę atomową, co zresztą w czasach komunistycznych się pojawiło za sprawą profesora Kaleckiego, ale to już jest jakby inna historia. W związku z tym, mówiąc krótko i odpowiadając nam na pytanie pana ambasadora, powiedziałbym, że stacjonowanie stałe znaczących ilości wojsk zachodnich, praktycznie rzecz biorąc, można mówić tutaj tylko o Amerykanach, w grę nie wchodzi. Natomiast powiększyć tą rotacyjną zdolność z całą pewnością można i bardzo warto. Natomiast co można i co trzeba by było zrobić obok tego, o czym już tutaj mówiliśmy, to po prostu poprawić naszą infrastrukturę, no na przykład zbadać po prostu jaka jest wytrzymałość naszych mostów. Czy te nasze mosty wytrzymają w ogóle ciężkie czołgi amerykańskie i niemieckie. To jest w końcu niebagatelna sprawa, taki czołg, to jest 70 mniej więcej ton. Tego byle most nie wytrzyma. Ile takich mostów jest i zapewnić tym mostom ochronę, bo po prostu Wisła jest pewnym problemem strategicznym. Jest to w końcu dosyć szeroka rzeka, w związku z tym jej przekroczenie tak w brud nie jest specjalnie proste.
Ale druga sprawa to jest taka, żeby po prostu ułatwić przerzut wojsk przez ulokowanie na przykład na terytorium Polski już składów wojskowych. Bo przerzucić personel jest stosunkowo łatwo. To można załadować w samoloty i błyskawicznie ich przewieźć. Przerzucenie sprzętu jest niesłychanie skomplikowane. Bo taka dywizja jedna to jest kilkaset samych pojazdów, to jest kilkanaście tysięcy ton rozmaitego zaopatrzenia. To wszystko powinno być już po prostu składowane uprzednio i gotowe do tego, żeby jak się pojawią żołnierze, mogli to wszystko wziąć i ruszyć w bój. Także to myślę, że jest całkowicie możliwe i o tego rodzaju większe zaangażowanie Zachodu warto zabiegać. Bardzo proszę. Ostatnie pytanie, czy komentarz? Znaczy ja trochę na mniej taki, powiedziałbym, mocny temat jak bomba atomowa i arsenały atomowe. Natomiast wydaje mi się, że za słabo Zachód wykorzystuje takie miękkie środki do powstrzymywania Putina i jego elity przed rozmaitymi takimi testami, jakie on sobie tutaj robi z naszą wrażliwością, czyli atakuje Gruzję, atakuje Ukrainę. Jakieś, nie wiem, gdzieś tam utrzymuje bazy w Naddniestrii, zabójstwa jakieś robi swoich agentów, którzy zdradzili. Natomiast wydaje mi się, że jest takim instrumentem, który mógłby powstrzymywać tę elitę. To są sankcje, sankcje personalne, sankcje ekonomiczne, bo oni sobie dobrze żyją, są z tym Zachodem zintegrowani, tutaj jeżdżą na wakacje, mają swoje rachunki, kształcą dzieci, kupują nieruchomości, kupują jachty. Jednocześnie są bardzo zależni od Zachodu, sprzedając surowce energetyczne Europie. I my to zaczęliśmy, Europa, Zachód, te sankcje stosować, ale wydaje mi się, że w stopniu takim, powiedziałbym, no niedostatecznym. To znaczy, gdyby mocniej te sankcje stosować, to oni by mówili, no nie, to nam się nie opłaca właściwie, bo tu nas odcięli, tu nam, nie wiem, można system płatniczy zamknąć, można było zrobić sankcje za Ukrainę na całą Radę Federacji czy Dumę, które zatwierdziły aneksję Krymu i wsparcie dla Donbasu. Tam tylko wybrali niektórych osoby, które objęte zostały tymi sankcjami. Czyli jak gdyby, nie mówię już o tym, że te zakupy energetyczne powinny być jakoś dawkowane. Powinno być powiedziane, że robimy kwoty na zakupy gazu i ropy z Rosji, no i te kwoty możemy zacząć zmniejszać. A cała ta elita rosyjska, ona żyje, właśnie ma te swoje tam jakieś podczepione kraniki, żyje z tych dochodów, jakie Rosja czerpie ze sprzedaży tych surowców energetycznych na Zachód. Więc właściwie moglibyśmy takimi miękkimi środkami trochę ich zdyscyplinować, nie próbujcie, nie ruszajcie, nie zaczynajcie, nie wiem, z Łotwą czy gdzieś tam, gdzie indziej, bo takie sankcje dostaniecie, że wam się tego po prostu odechce. Czy ten środek, jak uważasz, czy taki środek ten sankcyjny nie powinien być i ekonomicznych sankcji, i personalnych, nie powinien być mocniej, szerzej i jak gdyby bardziej tak kalkulacyjnie stosowany przez Zachód, jako zapobiegający tym próbom testowania naszej odporności, naszej wrażliwości na ich rozmaite podchody? Jeśli chodzi o sankcje takie personalne, to ja myślę, że oczywiście tą listę można by i trzeba by nawet rozszerzyć. To jest, bo to jest taka sankcja, która uderza bardzo punktowo i która nawet wielu Rosjan też w ogóle daje im pewną satysfakcję, że po prostu no, ci dranie, łobuzy w ogóle jednak dostali tutaj po uszach i już więcej nie mogą wyjeżdżać do Davos czy na Lazurowe Wybrzeże. Natomiast jeśli chodzi o inne sankcje, to tu jest już oczywiście pewien problem. Jest problem taki, że sankcje amerykańskie mogą łatwiej być wprowadzone, ale sankcje amerykańskie zawsze powodują także i pewną krytykę w Europie, dlatego że Amerykanie, wprowadzając te sankcje, także obciążają tymi sankcjami przedsiębiorstwa nieamerykańskie, które mogą po prostu z Rosją handlować, łamiąc te amerykańskie sankcje. To już jest wtedy bardzo, bardzo groźne. Zresztą jest cały czas wiszący problem, co Amerykanie zrobią z tymi firmami europejskimi, które będą łamały amerykańskie sankcje wobec Iranu po wycofaniu się pana prezydenta Trumpa z traktatu z Iranem. Więc to jest duży problem. Oczywiście drugi problem to jest taki, że gdyby
to szło, że tak powiem, równolegle, sankcje amerykańskie i sankcje Unii Europejskiej, to jest problem, czy Unia Europejska po prostu jest w stanie, tak powiem, przełknąć bardziej zaostrzone sankcje. Coraz więcej krajów się zaczyna coraz bardziej wyłamywać. Orban bardzo wyraźnie już mówi o tym i cud boski do tej pory, chociaż zapowiadał, że wypowie się przeciwko zniesieniu sankcji, to jednak tego nie robi. W tej chwili już o tym mówią Włochy. W końcu to kraj wcale nie bagatelny. Wobec tego zaostrzenie tych sankcji jest dosyć trudne. No i wreszcie rzecz trzecia. Sankcje tak na dobrą sprawę nie doprowadziły właściwie poza może Iranem, ale po ilu to latach do jakiejś zmiany polityki danego kraju. Szczególnie to może dotyczyć Rosji, bo wszyscy są głęboko przekonani, że Rosjanie mogą strasznie wiele ścierpieć. Szczególnie jeżeli się im mówi, że tutaj zły Zachód nas po prostu chce z powrotem sprowadzić do parteru czy na kolana. Wobec tego to może nie wyjść. Jest oczywiście jedna sankcja, która jest po prostu bronią atomową. To jest odcięcie w ogóle systemu bankowego rosyjskiego od międzynarodowej wymiany. No to by doprowadziło do katastrofy gospodarczej i to może spowodować wtedy istotnie wielką wojnę. Bo to jest coś, czego gospodarka rosyjska nie może przetrwać i oni sobie nie mogą pozwolić na takie załamanie. W związku z tym jesteśmy w sytuacji, jak sądzę, takiej, że są sankcje, które możemy zastosować, ale nie wiadomo, czy to by się do końca udało i nie wiadomo, czy do końca byłyby skuteczne, albo możemy zastosować sankcje, które są tak ryzykowne, że może lepiej jeszcze ciągle tego nie prowokować. Natomiast no, już na zakończenie myślę, że tutaj jedno trzeba powiedzieć, że i tutaj zacytować taką rozmowę, o której mi opowiadał Brzeziński, którą miał z Havlem. To był rok właśnie 97. Wtedy ważyły się losy rozszerzenia NATO, wejścia do tego NATO także i Czech. No i właśnie Havel spytał się Brzezińskiego, panie profesorze, niech mi pan powie, czy jak my wejdziemy do tego NATO, to czy NATO nas obroni? I wtedy Brzeziński powiedział, panie prezydencie, najpierw my byśmy chcieli dostać odpowiedź, czy wy się będziecie sami bronić. Otóż jeżeli chcemy, żeby nas NATO broniło, my sami musimy mieć jednak wiarygodną politykę, wiarygodne siły zbrojne. Wiarygodnej polityki nie bardzo mamy, a z siłami zbrojnymi jest też nie za bardzo. Niestety. Dziękuję bardzo.